Ksiądz Louis Vogel. Moje świadectwo. Od religijnego dogmatu do wiary biblijnej. List trzeci. Szanowny księże proboszczu, chcę księdzu bardzo podziękować za trud, jaki ksiądz sobie zadaje, tłumacząc mi te wszystkie tak poruszające mnie zagadnienia. Powoli zaczynam rozumieć, jaka to musiała być męka dla duszy, gdy rozwiązywał ksiądz te podstawowe zagadnienia, musząc robić to pospiesznie i nadając temu kształt ostateczny. Nie wolno było pobłądzić, bo druga pomyłka byłaby jeszcze tragiczniejsza. Stał ksiądz przed koniecznością odrzucenia tego, co niebiblijne i przyjęcia tylko tego, co biblijnie słuszne. Wystąpić z kościoła i potem popełnić pomyłkę byłoby fatalnym błędem, prawdziwą katastrofą. Nie zrozumiałem, albo jeszcze nie zrozumiałem wszystkiego. Wydaje mi się również, że ksiądz też myli się w różnych sprawach. Na przykład pisze ksiądz o porwaniu. W ogóle tego nie rozumiem. Co ma i co może unieść się lub zniknąć? Przypis tłumacza. W języku niemieckim entrücken znaczy między innymi unieść i zniknąć. W Biblii słowo entrücken używane jest na określenie porwania. Razem z nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. 1 Tesaloniczan 4,17. Dokąd i gdzie? Ksiądz nazywa się Vogel, ale za nic nie umie ksiądz jeszcze wzlatywać. W języku niemieckim Vogel znaczy ptak. Przypis tłumacza. Proszę też napisać mi coś więcej o tych 7 latach rozpaczliwych poszukiwań w czasie studiowania Pisma Świętego. Dlaczego nabożeństwo Drogi Krzyżowej ma być nagle tak bardzo pożyteczne? W moim odczuciu jest to dobre dla zakonników, którzy nic innego nie mają do roboty jak medytować, myśleć o Jezusie, Marii, świętych, męczennikach i tym podobnych. Niejasna jest dla mnie sprawa ze świętymi. Czy Piotr, Jan i inni mieliby w końcu nie być katolickimi świętymi? Ostatnią niedzielę po nieszporach musieliśmy wszyscy, to jest, chciałem powiedzieć, pozwolono nam, pocałować relikwie z krzyża. Czy to jest słuszne, czy również nie? I co to właściwie jest? Pomyślałem sobie po cichu, że krzyż Jezusa musiał być strasznie duży i gruby, jeśli dziś w setkach tysięcy kościołów i kaplic przechowywane są jego choćby nawet najmniejsze cząstki. I jeszcze jedno pytanie. Czy opuszczenie parafian przyszło księdzu łatwo, czy też z trudem? Czy sprawiali oni księdzu radość, czy też przyczyniali cierpień? Jak wiem, był ksiądz tam bardzo lubiany, wyszło to na jaw i znalazło swój wyraz podczas kanonicznej wizyty. Jego ekscelencji R. Proszę mi coś o tym opowiedzieć, dobrze? Dlaczego chrzest jest błędem? Przecież Zbawiciel sam powiedział, kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Protestanci chrzczą podobnie jak my, katolicy. Jaka jest zresztą różnica między katolikami, luteranami, reformowanymi? Co to znaczy? Wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Co to jest to Piotrowe i Pawłowe chrześcijaństwo? To, że Pismo Święte jest ważne, jest dla mnie rzeczą oczywistą, ale Pismo Święte pochodzi przecież z Kościoła katolickiego. Nauka Kościoła katolickiego jest więc niewątpliwie zgodna z Pismem i w nim ugruntowana. Niewątpliwie! Każdy dogmat ma swoją podstawę w Piśmie Świętym. Któryś papież, zdaje mi się, że Benedykt XV, bardzo polecał czytanie Pisma Świętego. Nakazał nawet, by każda rodzina miała i czytała Nowy Testament. Dlaczego ksiądz nie dał swoim parafianom Biblii? Jest tak interesująca, tylko że często trudno zrozumiała. List księdza do monsignora R. z informacją o wystąpieniu czytam wciąż na nowo. Coraz jaśniej zaczynam wszystko rozumieć, ale ogarnia mnie po prostu lęk, jak pomyślę, że może ksiądz ma rację. Proszę mnie wybaczyć tę obfitość pytań. Pozdrawiam księdza najserdeczniej. Pański doktor M. Trzecia odpowiedź. Kochany panie doktorze, dopiero dziś mogę odpowiedzieć na pana list zawierający tak wiele pytań. Będzie pan jednak musiał przeczytać moje broszury. Nie mogę bowiem listownie poprzeć wszystkiego biblijnymi dowodami. Nie znaczy to jednak, że nie mam ochoty odpowiedzieć panu, bynajmniej tak nie jest. Zacznijmy znowu od końca pańskiego listu. Pyta pan o moje odejście z parafii. Tam również bardzo poważnie traktowałem całą sprawę. Być może wydawałem się niekiedy twardy albo surowy, przemawiając z kazalnicy. To prawda. Być może zbyt wiele oczekiwałem od moich kochanych parafian. Za bardzo chciałem widzieć jeszcze więcej owocu i błogosławieństwa. Kiedy objąłem parafię, była w największym stopniu zaniedbana. Mój poprzednik żył i pracował zaiste nie na korzyść dusz. Wśród członków parafii zapanowała przez to niezgoda. Zaczęły się waśnie. Bardzo z tego powodu cierpieli.
Zobaczyli jednak, jak poważnie traktuję tę sytuację, że idę prosto moją własną drogą, nie przyłączając się do jakiejś partii czy grupy. Zwiastowałem im Chrystusa i tylko Chrystusa, jakiego sam poznałem dzięki Biblii, bez sakramentów. W kazaniach mówiłem m.in. o cudach Starego i Nowego Testamentu. Jak wiele znalazłem zrozumienia. Potem przyszedł dzień, w którym powiedziałem parafianom: musicie sami czytać Pisma Święte. Chcę tego sam papież Benedykt XV. Na razie postaram się dla was o Nowy Testament. Niech każda rodzina zamówi u mnie egzemplarz. Zgłosili się wszyscy. Kosztował 3 czy 4 franki francuskie, nie pamiętam już dokładnie. Teraz zaczęła się tragedia. Zamówiłem u Leroux odpowiednią liczbę. Odpowiedź brzmiała: nie mamy. Trzeba sprowadzić z Niemiec. Trzeba na nowo wydrukować i tak dalej. Po kilku miesiącach zgłosiłem się tam ponownie. Spotkałem nadętego duchownego, który nie miał wiele do powiedzenia, ale udawał ważnego. Coś takiego, zmieszał się. Tyle nowych testamentów. Chyba nie ma ksiądz zamiaru dać ich swoim parafianom. Czegoś takiego się nie robi. Lud ma słuchać tego, co my mu mówimy. Mają robić to, co my im nakazujemy. Ksiądz tylko miesza w głowach ludziom. Pokłóciliśmy się srodze w tej księgarni Leroux przy placu katedralnym. Powiedziałem temu panu tylko tyle: jeżeli dogmaty opierają się na Piśmie Świętym, to nie będzie to wprowadzeniem pomieszania, ale mocnym poparciem nauki katolickiej. Jeżeli listy Piotra nie stanowią przeciwieństwa nauk papieża, to wszystko będzie dobrze. A zresztą dusze parafian tego ludu są co najmniej tyle samo warte i równie interesujące, co nasze dusze. Lud musi sam dowiedzieć się, czego Bóg od niego żąda, a o czym księża niechętnie czytają, na przykład w Ewangelii Mateusza 23. To wystarczyło. Po półtora roku nowe testamenty szczęśliwie dotarły. Powoli niedzielne nauczanie dorosłych, to jest młodych chłopców i dziewcząt od 14 do 22 lat, bo u starszych była to udręka i przerażenie, przekształciło się w interesującą godzinę pytań. Zaczynali rozumieć. Podczas nabożeństw dla pielgrzymek, mój kościół parafialny był zarazem miejscem pielgrzymek do Matki Boskiej Bolesnej, również zwiastowałem Jezusa. I tylko Jezusa. Kiedyś pątniczka mająca ostry język powiedziała: to luteranin. Prawdopodobnie dotknąłem bez rękawiczek jej obłudy. Zauważyłem znowu, że szatan wyrusza w drogę. W tym czasie sam żyłem już w wierze. Wcale jednak o tym nie wiedziałem. Popełniając błąd, za każdym razem nawracałem się na nowo. Po kilka razy dziennie. Prawdopodobnie szedłem już drogą uświęcenia i nie znałem jeszcze, przynajmniej świadomie, różnicy pomiędzy narodzeniem na nowo a uświęceniem. Niech pan, kochany panie doktorze, przeczyta ewentualnie traktującą o tym zagadnieniu książkę Pełne poznanie zbawienia. Co osobliwe, w miarę jak poznawałem Pismo Święte, moi kochani koledzy z sąsiednich parafii przestali mnie zapraszać do wygłaszania kazań podczas obchodów ku czci patronów ich kościołów. Obudziłem więc uwagę szatana. Tylko w przypadku, gdy w ostatniej chwili zawiódł, odmówił czy zachorował przewielebny pan kaznodzieja od uroczystych przemówień, zapraszany byłem i nigdy nie odmówiłem. Ja. Chwilowa wyręka. W podobnej sytuacji musiałem kiedyś zastępować kogoś podczas święta wieczystego uwielbienia. Już nazajutrz musiałem z konieczności mówić o obecności Jezusa w sakramencie ołtarza. Za podstawę rozwiązań wziąłem Jezus uwielbiony w niebie. Jest to dogmat biblijny. On siedzi po prawicy Ojca w niebie. Stawiamy sobie dziś pytanie: jeżeli w tabernakulum Kościoła katolickiego Jezus jest rzeczywiście obecny, to co katolik powinien robić, na czym polega jego odpowiedzialność? Poganin, jako grzesznik, ponosi mniejszą odpowiedzialność, bo Chrystus w nim nie mieszka. Według nauki Kościoła katolickiego oczywiście. On wszakże nie zna Boga. Protestant ponosi już nieco większą odpowiedzialność, jednakże niepełną, gdyż Chrystus nie mieszka w jego kościele. Jak to jest jednak z katolikiem, który żyjąc w bezpośredniej bliskości tego, tu w świątyni mieszkającego Zbawiciela, przyjmuje sakramenty, nie odchodząc przy tym od przeklinania, skandalicznego upijania się, życia w nierządzie itd. Po kazaniu jeden z moich kolegów powiedział: ksiądz nigdy nie zostanie kanonikiem. A drugi dodał: w gruncie rzeczy należałoby na księdza złożyć skargę w diecezji. Byli to mili koledzy, którym nie mogę nic zarzucić jako ludziom. Czuli jednak, że ludzkie dogmaty, które głosili i których strzegli, rozpadają się w pył pod naporem prawdy słowa biblijnego. Poczytali to jednakże za pychę i przemądrzałość z mojej strony.
Pewnego dnia napadło na mnie aż 9 kolegów. Chodziło o wysunięte przeze mnie zagadnienie – wygnanie z raju naszych prarodziców. Czy Bóg był bezwzględny, czy też chodziło tu o złośliwą uciechę, że mógł ich wreszcie wyekspediować z raju? Wytłumaczyłem, że był to akt wielkiego miłosierdzia Bożego, aby upadłych prarodziców zachować w stanie, w którym mogliby być zbawieni. Pokłóciliśmy się potężnie. Jedni, ci, którzy woleli grać w karty, mówili: to była przykładna kara. Inni pojmowali, w czym rzecz, ale nie chcieli się do tego przyznać. W każdym razie musiałem tym miłym przyjaciołom zdrowo zagrać na nerwach. Oczywiście bardzo mi przykro, ale do dziś jeszcze cieszy mnie to. Miałem jednak, kochany panie doktorze, opowiedzieć panu o moich parafianach. Wszyscy byli dla mnie bardzo dobrzy, bardzo mili. Biorąc pod uwagę ich długoletnie zatargi z moim poprzednikiem, mnie okazywali dużo życzliwości, przyjmując wszelkie polecenia konieczne do utrzymania zewnętrznego porządku. Z wielkim uznaniem przyjęli parafianie wprowadzenie przeze mnie nowości dotyczących ceremonii pogrzebowych. Mieliśmy 3 klasy pogrzebów. W 3. klasie pogrzeb prowadził jeden ksiądz i odprawiano 1 mszę. W 2. księży było 2 i 2 msze. W 1. klasie natomiast było 5-7 księży i 1 diakon i odprawiano 2 msze. Tak więc w 1. klasie udział w pogrzebie brało 5 księży, których trzeba było przywieźć i odwieźć samochodem oraz ugościć. Najgorszą rzeczą była jednak kolekta, którą zbierano w czasie pogrzebu dwukrotnie, gęsiego, obok 2 bocznych ołtarzy i wokół ołtarza głównego. Pierwszorzędna heca, jeżeli uważa się, że msza odprawiana jest w obecności Jezusa w tabernakulum. Podczas tego trwającego niekiedy 1,5 godziny marszu, 2 razy obok 3 ołtarzy, uczestnicy wylewali wiele łez, obserwowali się wzajemnie, zaśmiewali się ukradkiem, lustrowali swoje stroje. Jednym słowem, jedyny w swoim rodzaju teatr, który miał przynieść duży dochód. Po niektóry odprawiający mszę ksiądz więcej uwagi poświęcał ludziom i dawanym przez nim datkom niż Panu Jezusowi. Dziś pytam sam siebie, a dlaczego by nie, skoro same sakramenty są czysto ludzką mistyfikacją? Przy tej okazji zdarzało się często, że składający ofiarę uczestnik pogrzebu nie przygotował na czas swojej parokrotnej ofiary albo chciał zwrócić na siebie uwagę i zatrzymywał zbierających. Ileż zamieszania wokół mamony. Tak było na wsi. W mieście podczas pogrzebów ludzi bogatych, zamiast tych dochodowych marszów gęsiego, wprowadzono inny zwyczaj, przynoszący jeszcze więcej pieniędzy. Kościelny w sutannie ze srebrnym lub nawet złotym talerzem podchodził do głowy rodziny zmarłego i zabierał, ustaloną poprzedniego dnia, ofiarę rodzinną. Z napchaną banknotami, ewentualnie naperfumowaną kopertą, na złotym talerzu kościelny szedł do głównego ołtarza, klękał nisko pochylony, po czym drogocenny talerz stawiał, klękając jeszcze 2 razy, na ołtarzu, w bezpośredniej bliskości kielicha ofiarnego. Potem znikał. Biedaczysko często był zawstydzony, ale musiał wykonywać swój urząd, bo inaczej. Znikał, aby za chwilę znowu się zjawić i zebrać zwyczajową kolektę, idąc od ławki do ławki. O tym, jak celebranci jedli później i grali w karty, wolę nie mówić. Może pan zrozumie, jak bardzo byłem oburzony, gdy zmuszano mnie jako wikarego do brania udziału w tym obrzydliwym procederze. Otworzyło mi to oczy. Ledwo więc objąłem swoją parafię i stałem się samodzielny, skończyłem z tą bluźnierczą praktyką. I muszę powiedzieć, że parafianie, wszyscy razem i każdy z osobna, poparli mnie. Wszyscy zgodzili się poprzestać na skromnych pogrzebach 3. klasy. Koledzy natomiast nie byli z moich nowatorskich zmian zadowoleni. Od tej strony sprawa była przegrana. Również mieliśmy wyjątkowo ładną uroczystość poświęcenia dzwonu. Jak to się odbyło? No nie mogłem poświęcać dzwonów, skoro nie wierzyłem już w poświęcenie. Razem z całą młodzieżą i młodymi ludźmi wciągnęliśmy dzwon na wieżę za pomocą mocnych lin. I potem dzwoniliśmy i dzwonili aż do północy. Dźwięk niósł się po całym pięknym Kochelsbergu. Młodym ludziom, którzy tak się przy tym napracowali, zafundowałem w sąsiedniej przyzwoitej gospodzie po kuflu piwa. I tak poświęcenie dzwonu świętowaliśmy bez religijnej krzątaniny. Inaczej bowiem musiałbym do tych religijnych czarów włączyć różnych bogów i bożków. Do dziś niepoświęcone dzwony dzwonią częściej i harmonijniej niż wszystkie dookolne dzwony sąsiednich kościołów poświęcone z całym rytuałem olejem świętym. Niech pan sam, panie doktorze, pójdzie i posłucha specjalnie w Wielki Piątek. Wtedy bowiem milczeć muszą również te poświęcone dzwony kościelne. Na całej katolickiej ziemi nie wolno dzwonić w dzwony
Tak wielki ból odczuwają dusze jedyno zbawców z powodu ofiarnej śmierci Pana. Dzwony muszą być cicho, aby w tym dniu dzieci Marii, córki noszące błogosławione szkaplerze i złote medaliki poświęcone i rozdawane jako dowód odpuszczenia grzechów, mogły się z całą powagą przygotować na poniedziałek wielkanocny. Zielone święta, święto poświęcenia kościoła, ostatki przed świętym okresem postu, biedne, poświęcone dzwony, jak musi im być przykro. Moi parafianie i ja przeżyliśmy razem wiele pięknych dni serdecznego zrozumienia, wewnętrznej radości. Pociechą jest mi pamięć o nich wszystkich, o sąsiadach, drugich członkach Rady Kościelnej i Rady Zborowej. Dałem im to, co mogłem, gdy sam zrozumiałem Biblię. Dziś pozostała mi tylko ta skromna możliwość pomocy religijnej na odległość. Mają jednakże Nowy Testament i znają wartość Jezusowej ofiary na krzyżu. Moje odejście przysporzyło im z pewnością wiele cierpienia i trosk. Jest mi bardzo przykro, że nie mogłem ich uprzedzić wcześniej o moim odejściu, wytłumaczyć i wyjaśnić wszystkiego dokładnie. Było to niemożliwe. Wszyscy, którzy tego chcieli, mogli jednak w międzyczasie zasięgnąć informacji, a nawet słuchać moich kazań. Wielu zresztą przychodziło. Wielu serdecznie ściskało moją dłoń, mówiąc: proszę do nas znowu przyjść, będziemy się cieszyli. Odpowiadałem im: nie znacie swojego kościoła. Wszyscy zostalibyście ekskomunikowani. Pisze Pan, że ostatnio ucałował Pan relikwie z krzyża, chodząc wraz z innymi wiernymi wokół głównego ołtarza. Pańska refleksja, że krzyż Jezusa musiałby być niewypowiedzianie wielki, jest w pełni uzasadniona. Ta sprawa stanowi jedną z najciemniejszych stron Kościoła katolickiego. Nikt nigdy nie odnalazł Jezusowego krzyża. Już w Starym Testamencie czytamy, że Bóg bardzo mądrze postarał się, by nic, ale to absolutnie nic nie zostało z Arki Przymierza, dzbana z manną, laski Aarona, miedzianego węża, ciała Mojżesza. Żydzi zrobiliby z tego z pewnością posążki bożków. To samo dotyczy krzyża Jezusowego. Trzeba mieć Jezusa ukrzyżowanego, a nie kawałek drewna z jakiegoś krzyża albo kawałek poświęconego drewna z pobliskiego lasu. Podobna historia jest ze świętą szatą w Trewirze. Co 10-20 lat wystawia się ją z wielkim szumem, ale biada. We Francji, Włoszech, Hiszpanii istnieje też wiele świętych szat, z których żadna z pewnością nie jest prawdziwa. A czy nie istnieją takie miejsca pielgrzymek, w których od czasów wojen krzyżowych bezpiecznie przechowywane w buteleczkach pokazuje się mleko, którym Maria rzekomo karmiła Jezusa? Tego już za wiele. Maria nie jest matką Boga, ale jest matką Pana i Zbawiciela, o którym powiedziała: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Uznała w Jezusie swego osobistego Zbawiciela. To jest biblijne. Powyższe szczytowe osiągnięcie natomiast jest w stosunku do Pana bluźnierstwem, a w stosunku do Marii Matki groteskową nikczemnością. Do tego więc doprowadza ludzki dogmat, z powodu którego doktorzy Kościoła odsunęli na bok Biblię i Jezusa. Jeśli chodzi o nabożeństwo Drogi Krzyżowej, to rzecz jest łatwa do zrozumienia. Przez nie, nieświadomie albo niechcący, ludzie nawiązują bezpośredni kontakt z Jezusem, z ukrzyżowanym. Mogą więc, nawet nieświadomie, stać się dziećmi Bożymi. W obliczu wizerunku ukrzyżowanego, biczowanego Jezusa, modlą się na przykład tak: drogi Zbawicielu, umarłeś również za mnie. Mój grzech doprowadził Ciebie aż do tego. To wszystko musiałeś znieść z powodu mojej winy. Ty poniosłeś mój grzech. Wielbię Ciebie, dziękuję Ci, pomóż mi, oczyść swą krwią drogocenną. Taka modlitwa pomaga każdemu, nawet jeśli potem w głupi sposób modli się znowu do świętego Nepomucena, o którym sądzi, że jest to święty, że jest w górze u Ojca i ma tam coś do powiedzenia. Z porwaniem jest taka sprawa. Ludzkość stopniowo dzieli się na zbawionych i zgubionych. Gdy przyjdzie koniec świata, zgubieni staną przed sądem, gdzie Jezus będzie siedział na wielkim białym tronie. Te kozły, czyli ci, którzy nie przyjęli ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu, będą na wieki zgubione. Zbawieni, owieczki już wcześniej zostaną zabrani, gdy jeszcze żyjących w Chrystusie Pan przemieni, a ci, którzy już zmarli w Chrystusie i czekają na ten dzień w raju, zostaną wskrzeszeni i dane im będzie ciało uwielbione. To jest porwanie. W tej sprawie również dobrze Pan zrobi, czytając moją broszurę. Kiedy pojąłem tę biblijną prawdę, ogarnęła mnie radość. Poczułem się pocieszony i umocniony w wierze.
Nie było już dla mnie powrotu, tym bardziej, że tę wspaniałą prawdę znalazłem w nauce Kościoła katolickiego osądzoną jako herezja pod nazwą Herezja Paruzjan. A przy tym księża niemal codziennie w czasie mszy za zmarłych czytają tekst z pierwszego listu do Tesaloniczan 4:13-17, więc nie mogą nie znać sensu tych słów. Miałem młodego wówczas kolegę, któremu złożyłem świadectwo, a który sam był udręczony rozterkami i zagubiony. Powiedziałem mu o tym fakcie porwania przy końcu czasu łaski. Odpowiedział: dawno już myślałem, że coś się tu nie zgadza, ale wiesz, ja już mam dosyć, stale poszukiwałem Bożej prawdy w naszej nauce. Na uniwersytecie nawet nasi właśnie profesorowie teologii, tak znakomici, mówili, że informuje się nas o wszystkich atakach ze strony liberalnych protestantów, ale nigdy nie przedstawia dowodów słuszności naszego stanowiska. Jestem śmiertelnie udręczony i mam dosyć. Teraz po prostu robię to, co mi nakazuje Kościół. On będzie ponosił za to odpowiedzialność. Sytuacja jest rzeczywiście taka, ale z tego powodu Pan go nie uniewinni. Dlatego też w tamtych latach zwątpienia i rozpaczy szukałem i szukałem, często całymi godzinami, dzień po dniu, nieraz całe noce. Był taki czas, że przez 2 lata przestudiowałem całe Pismo Święte i zestawiłem niczym w konkordacji wszystkie teksty świadczące za lub przeciw sakramentom, za lub przeciw papiestwu, za lub przeciw wniebowzięciu Marii, za lub przeciw zbawieniu przez własne uczynki. 2 pełne lata. Potem wszystko było już gotowe i od tego czasu zaprzestałem stosowania wszelkich ludzkich dogmatów. Zobaczyłem w ludzkiej filozofii i teologii pompatyczną gadaninę faryzeuszy, saduceuszy i uczonych w piśmie. W mowie Pana jest inny duch, wyzwalający, a nie obciążający. Kiedyś spytałem jednego z moich zwierzchników o dowód na słuszność chrztu dzieci. Ksiądz ten z uśmiechem wręczył mi słusznie potępioną przez Kościół katolicki książkę Schela, 3 tom, część 2. Schel wprowadzony przez Kościół w błąd, ale z pychą, odrzucający wszystko w ogóle, zaprzecza tam istnieniu piekła. W dniu 21 sierpnia 1926 przyjaciel ten powiedział mi: wie ksiądz, w gruncie rzeczy na czytanie Schela trzeba mieć pozwolenie władz diecezjalnych. Nie mam takiego pozwolenia, ale dam księdzu tę książkę. Schela czytał, ale Biblii nie. Sam nie miał pozwolenia, ale dawał książkę innym. Szukając pocieszenia, poskarżyłem się na to w rozmowie z moim spowiednikiem. Był to człowiek bardzo czcigodny, żyjący zgodnie z tym, co zwiastował. Powiedział mi dosłownie: niech ksiądz nadal pracuje nad Pismem Świętym. Płakać się chce, że Słowo Boże tak jest zagrzebane, że nie daje się posłuchu słowom papieża Benedykta XV. Pismo Święte musi dotrzeć do ludu. Wszyscy święci stali się świętymi dzięki Pismu Świętemu. Bardzo słusznie. Mała Teresa stale nosiła na piersi Nowy Testament i własną krwią pisała na nim imię Jezus. Mężczyźni są spragnieni prawdy Pisma Świętego. Niektórzy święci całe życie spędzili w klasztorze jako słudzy, czytali tylko Pismo Święte. Słuchali, jak z niego czytano. W ten sposób doszli do zagłębienia jego istoty i wielkiego dzieła Jezusa dokonanego na krzyżu. Zarządzenie Ojca Świętego, naszego drugiego papieża Benedykta XV, najczęściej jednak nie jest wykonywane. Większość biskupów, powiedział ten stary, dobry pan, wrzuciła je po prostu do kosza na śmieci, a papież Benedykt XV w swojej encyklice Spiritus Paraclitus nakazuje wszakże dosłownie: nieustannie napominamy wszystkich wierzących chrześcijan, aby w codziennym czytaniu przyswajali sobie wciąż na nowo święte Ewangelie, dzieje apostolskie i listy apostołów. Niech w żadnej chrześcijańskiej rodzinie nie zabraknie odtąd tych świętych pism. Tak nakazuje nasz najwyższy zwierzchnik, papież Benedykt XV. Niech ksiądz rozpowszechnia tylko dobre tłumaczenie Nowego Testamentu ojca doktora Konstantyna Rosza. Jest to dzieło dobre przed Bogiem. Tak mówił mój dobry spowiednik, który zawsze był dla mnie wzorem. Dało mi to do myślenia. Wewnętrznie uwalniałem się coraz bardziej od ciążącego nade mną autorytetu Kościoła katolickiego. Szło to powoli, ale sięgało do głębi głębiej niż sobie uświadamiałem. Ten stary człowiek mówił prawdę, ale był w tym osamotniony. Ten dobry Nikodem. Innym razem, gdy znowu wylałem przed nim swoje żale z powodu rozczarowań, jakie zgotowali mi fałszywi koledzy, powiedział: musi się ksiądz nauczyć tak modlić, mój młody przyjacielu.
Panie, dopomóż mi przeciw moim przyjaciołom, bo z wrogami dam sobie radę sam. A więc tak, dla Pana, Panie doktorze, jest to również coś nowego? Jakie to smutne. Pewien 88-letni ksiądz powiedział mi 25 września 1924: Jako seminarzyści w ogóle nigdy nie czytaliśmy Pisma Świętego. O czymś takim w ogóle się nie myślało. Dopiero w 1857 wprowadzono Pismo Święte jako przedmiot nauczania, egzegeza. Naszym profesorem był młody wikary, który sam nie studiował pisma w seminarium. Wiara katolicka wcale nie opiera się na Piśmie Świętym, ale na dogmatyce. Miarodajne jest to, co nakazuje jedynozbawczy, nieomylny, święty Kościół. Nie jest to wiara i zbawienie z łaski, ale poprzez jezuicką dogmatykę, co prowadzi do błędów i do zguby. Była to przemowa wygłoszona absolutnie nie pod nadzorem, prawda, panie doktorze? W dniu 3 lutego 1926, kiedy faktycznie moja znajomość i rozumienie Pisma Świętego były jeszcze znikome, kiedy widziałem tylko, że jestem bardzo nieszczęśliwy, że moja dusza nie znajduje oparcia i że straciłem wiarę przez tę nędzną dogmatykę, pan profesor na moje nieśmiałe pytanie o boskość i skuteczność katolickiego chrztu dzieci odpowiedział mi na placu katedralnym: Niech ksiądz nie traci czasu na czytanie Pisma Świętego. Jest ono ważne tylko o tyle, o ile wspiera fundamentalną naukę Kościoła. Kościoła nieomylnego. Miarodajny jest tylko Kościół. Otrzymał on od Boga urząd nieomylnego nauczyciela i pasterza i tylko Kościół ma Ducha Świętego. Daje go temu, komu chce i bez Kościoła żaden człowiek nie może go otrzymać czy posiadać. W Piśmie Świętym nie znajdzie ksiądz w ogóle żadnego dowodu na ważność świętych sakramentów i wcale to nie jest tu potrzebne. Jeżeli, ponieważ Kościół na mocy owego pełnomocnictwa coś postanawia, to znaczy, że tak jest. Dlatego istnieją sakramenty i dlatego jest ich 7. Kościół mógłby też ustanowić więcej sakramentów, leży to w jego kompetencji. I tak ustanowił chrzest jako pierwszy najważniejszy sakrament. Woda chrztu usuwa grzech pierworodny, dzięki tej wodzie dusza jest narodzona na nowo. Niech ksiądz zaniecha tych rozważań na temat Pisma Świętego. One nie są wystarczająco katolickie. Pismo Święte wcale nie jest nam potrzebne. Ta rozmowa przeprowadzona 3 lutego 1926 była największą katastrofą dla mojego duchowego katolickiego życia. Później zrozumiałem, że było to cudownie udane, wbrew mojej woli przeprowadzane cesarskie cięcie. Bomba zegarowa wrzucona do bagnistego stawu. Teraz stojąca woda zaczęła spływać powoli, spokojnie aż do końca. Wyłoniła się nieznana kraina. Martwa, zaduszona gleba stała się płodna. Powierzchnię ziemi oświetliło słońce. Ówczesna katastrofa była tym straszliwsza, że dlatego Pana czułem wielki wewnętrzny respekt, ponieważ był on, jak dziś to widzę, całkowicie katolicki, a ja byłem jeszcze niewystarczająco katolicki, więc wyeliminował absolutnie Pismo Święte, aby całą cześć i władzę scedować na zastępcę Jezusa. W Piśmie Świętym nie można znaleźć ani jednego bezpośredniego dowodu na ważność sakramentów. Sakramentem, czyli środkiem uświęcającym, jest tylko to, co Kościół do tej rangi podniesie, tak? Tym samym wszelkie tamy zostały we mnie zerwane. Wielkie wody popłynęły niepowstrzymanie przez niwy, pola i uprawy mojej duszy. Nie istnieją sakramenty ustanowione przez Pana i Zbawiciela. Są tylko te ustanowione przez papieża. One i tylko one są święte i przynoszą zbawienie. Zburzyło to nie tylko tę czy inną ścianę budynku mojej wiary, ale z impetem wyrwało spode mnie katolicki fundament tego budynku. Teraz już naprawdę nic nie miałem. Światło płynące z Biblii docierało do mnie jeszcze w niedostatecznej ilości. Ogarnęła mnie rozpacz i zwątpienie. Gorzko płakałem. Zawładnął mną gniew i oburzenie, których nigdy dotąd nie znałem. Ten Pan uczył nas kiedyś w seminarium duchownym z całym przekonaniem i z pewnością sam w to wierząc, o Bożym ustanawianiu sakramentów. Uczył nas padania na kolana przed Jezusem w sakramencie ołtarza, to znaczy uwielbiania eucharystycznego Zbawiciela. Parę lat później śmiał mi powiedzieć, że tylko Kościół jest miarodajny, tylko On ma Ducha Świętego i tylko On może ustanawiać środki prowadzące do uświęcenia. Nie istnieją więc sakramenty ustanowione przez Boga. Są tylko sakramenty wprowadzone przez Kościół. Byłem głupi i naiwny, że nie rozumiałem dawniej tego pana profesora. Pod słowem Boży rozumiał on bowiem kościelny i odwrotnie.
A ja pod słowami Boży Sakrament rozumiałem sakrament ustanowiony przez Boga i poręczony w Piśmie Świętym. Ten poczciwiec był więc, jako całkowicie katolicki, bez własnej wiedzy zapatrywań nowoapostolskich. To znaczy, Zbawiciel jest tam w górze, w niebie, ale nic nie ma do powiedzenia, bowiem całą władzę przekazał swemu zastępcy na ziemi. Co Kościół postanowi, jest zatem boskie. Pan i Zbawiciel może tylko przyglądać się z nieba, jak tu sprawy lecą, kto ten wózek pcha i kogo popiera i tak dalej. Kościół i tylko on jest miarodajny, ukierunkowany i inspirowany przez Boga, bosko wiążący. Tak, panie doktorze, również w czasach papieżyc Lukrecji, Teodory i Marozji były to osoby mające w swym czasie duży wpływ na zarządzanie Kościołem Rzymskim, natomiast użyty termin papieże budzi zdziwienie. Niegodziwe poplątanie z pomieszaniem to najprzyzwoitsze określenie, jakie znalazłem wtedy w swoim rozczarowaniu, rozgoryczeniu, oburzeniu. W dobitnie wieloznacznym alzackim stylu brzmiało to duchowe pomieszanie z poplątaniem. A teraz, kochany panie doktorze, niech mi pan powie, kto może się wyplątać z tak gęsto tkanej pajęczyny? Rozumie pan teraz, dlaczego to było 7 lat rozpaczliwych poszukiwań? Z czasem jednak odnalazłem klucz do Pisma Świętego, który zabrali uczeni w Piśmie. Po pierwsze, w osobie pierwszego Adama wszyscy ludzie upadli, stali się grzesznikami i w tej postaci nie mogą przyjść do Ojca, do światłości. Po drugie, w osobie drugiego Adama, Pana Jezusa, wszyscy ludzie zostali zbawieni. On odpokutował za wszystkich. I teraz każdy człowiek może zbawienie przyjąć lub odrzucić. Wyjaśnia to również Panu pytanie, co to znaczy wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Znaczy to, wielu jest, jak napisano dosłownie, wezwanych. A mianowicie wszyscy ludzie są powołani do tego, by stać się dziećmi Bożymi. Wszyscy też mogą nimi zostać, bo Jezus ofiarował się za wszystkich. Wszyscy są powołani do stania się dziećmi Bożymi. Natomiast wybranych do służby, wierzący księża, wierzący kaznodzieje, którzy zwiastują ludziom prawdziwą Ewangelię jako łaskę, bez liczenia na własne uczynki, bez własnej zasługi, jest tylko niewielu. Mało dzieci Bożych otrzymuje powołanie do służby zwiastowania Ewangelii. A w każdym razie nie są to ci, którzy powołali się sami albo zostali powołani przez wuja, ciotkę czy radę familijną. Dzisiejsze nieszczęście pochodzi stąd, że istnieje całe mnóstwo nauczycieli, 2 Tymoteusza 4:3, którzy zupełnie nie znają Ewangelii. Za to głowy mają nabite filozofią, ciasną filozofią. To jest powód dzisiejszego beznadziejnego stanu rzeczy. Stąd tak rozpowszechniona bezbożność. Stąd tak wielka władza mocy ciemności w naszej pozbawionej Chrystusa, a za to w bogatej, w filozofię, Europie. Stąd wojna, stąd straszliwa nędza. Ironia losu jest bezgraniczna. Kościół po odebraniu swoim podwładnym Jezusa i Biblii pieni się, grożąc wyklęciem i ekskomunikowaniem każdemu bezbożnikowi, który łapiąc oddech chce wydostać się z coraz szybciej wirującego tajfunu. Pozostaje mi jeszcze odpowiedzieć na pańskie pytanie o różnicę między katolikami, luteranami a reformowanymi. Katolicyzm ma 7 sakramentów, luteranizm tylko 2 – chrzest i wieczerzę pańską jako sakrament, który zbawia sam przez się. W kościele luterańskim nie ma też usznej spowiedzi i nie uznaje on papieża. Kościół reformowany nie ma żadnych sakramentów, żadnych symboli – olej, wino czy chleb, które by same przez się zbawiały. Zbawienie dla wszystkich widzi w ofierze i śmierci Jezusa, w Jego drogocennej krwi, w samej tylko Biblii, w jeszcze większej mierze niż Kościół reformowany, czyniąc liczne poszczególne społeczności religijne. Nie sekty, jak sabatyści, wyznawcy Kościoła nowoapostolskiego, czy badacze Pisma Świętego, antropozofowie, teozofowie, krótko mówiąc katolicy, całkowicie katoliccy. Tak więc Kościół reformowany i wierzące społeczności stoją na prawdziwie biblijnym gruncie, o ile są rzeczywiście reformowane. Prawdziwa Ewangelia znajduje się więc tam, gdzie na podstawie natchnionego słowa ofiara śmierci Jezusa, drogocenna krew Jezusa, zwiastowana jest jako jedyne zadośćuczynienie, dokładnie tak, jak nauczali Piotr i Paweł. A teraz jeszcze pańskie typowo katolickie pytanie, które będzie ostatnim pytaniem, na jakie mam dziś zamiar odpowiedzieć. Pytanie o Pawłowo-Piotrowe chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo Pawłowe ma być tym raczej protestanckim chrześcijaństwem, jak mówi Kościół katolicki,
Natomiast chrześcijaństwo piotrowe jest dokładnie rodzaju katolickiego, ponieważ Piotr jako pierwszy papież założył Kościół katolicki na zlecenie Chrystusa. Innymi słowy, Kościół katolicki twierdzi bez osłonek, Piotr był dobrym katolikiem, a Paweł troszkę, a nawet troszkę za bardzo odstał od doskonałości piotrowej pełni mądrości. Paweł miałby więc być protestantem, odszczepieńcem, heretykiem, a Piotr nieomylnym papieżem. A przy tym Piotr w swoich dwóch inspirowanych przez Ducha Świętego listach jest niemal bardziej pawłowy niż Paweł. Absolutnie ta sama nauka, utrata boskości człowieka od czasu Adama, zbawienie przez krew Jezusa. A teraz pozwoli Pan, Panie doktorze, że najpierw ja zadam Panu pytanie. Czy przeczytał Pan już w całości te dwa listy Świętego Piotra? Znajdują się one prawie na końcu Nowego Testamentu. Ile sakramentów zostało tam odnotowanych przez dobrego apostoła Piotra? Jako pierwszy papież musiał je przecież znać, prawda? Czy opisał tam dokładnie kompetencje władzy związanej z jego prymatem i nieomylnością? W którym rozdziale i wierszu? Ile wydał praw kościelnych? Czy na jego rozkaz obowiązywał już wtedy post w piątek? Nie wolno jeść mięsa, ale ryby owszem? I to śledzie i rolmopsy dla biednych, a dla bogatych i dostojników kościoła katolickiego pstrągi i łososie? W którym rozdziale w wierszu listów Piotrowych znajdują się te święte zarządzenia nieomylnego i jedynozbawczego Kościoła? Proszę, niech Pan przeczyta, Panie doktorze. W Ewangelii Łukasza, wiersz 46 w 11 rozdziale. Zrozumie Pan wtedy również to, co nazywa się Piotrowym, a co nie jest nim przed Bogiem. I Wam, zakonoznawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Niech mi Pan łaskawie wybaczy, Panie doktorze, zdenerwowała mnie bardzo ta piotrowo-pawłowa historia. Zresztą nie jest Pan już przecież nowicjuszem. Pan się już orientuje. I to lepiej niż ja się orientowałem w czasie tych smutnych lat, gdy mój ideał stał się idolem, rozpłynął się w nicość, a ja nie znałem jeszcze prawdy zawartej w Piśmie. Jeśli chodzi o sakramenty, o których była mowa powyżej, to muszę Pana na zakończenie zapewnić, że naprawdę szczerze w nie wierzyłem. Podczas odprawiania mszy czy w czasie bytności w kościele zupełnie świadomie i szczerze klękałem przed eucharystycznym Zbawicielem. Dziś oddaję cześć uwielbionemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, który przebywa w górze u Ojca Chwały. Tam jest On w rzeczywistości i tam mogę przesyłać dziękczynienie, dziękować Ojcu Niebiańskiemu za niepojętą łaskę zbawienia. Dobranoc. Niech się Panu dobrze śpi. Oddany Louis Vogel, ksiądz.